Gratulujemy zwycięstwa. Wróciłeś na ring po walce z Afolabim. I jak się czułeś w ringu na przestrzeni tych 10 rund? Czy jesteś zadowolony z tego, co dzisiaj pokazałeś? Nie do końca. Za dużo wypadałem po tych... Straciłem troszeczkę równowagę i leciałem po ataku na przednią nogę. No i będę musiał na pewno nad tym pracować, żeby jednak trzymać ciężar ciała z tylnej nogi, większe bezpieczeństwo. Nie byłoby tyle niepotrzebnych klinczów. Mówiłeś przed tą walką, że po walce z Afolabim, w ogóle w trakcie tej walki, sporo się nauczyłeś, że teraz będziesz trochę innym pięściarzem. Zobaczyliśmy tego dzisiaj innego pięściarza, czy jeszcze nie? Może przyspieszyć kilka rund, tak. Gdzieś później było troszeczkę znowu za dużo chaosu. Ale wydaje mi się, że biłem troszeczkę inaczej. Trochę mniej czasu starałem się bić z większymi skrętami. No prawie ręki nie było. Ja mówiłem przecież, że przez praktycznie całe przygotowania w ogóle nie używałem prawej ręki. Dopiero dwa ostatnie sparingi, czyli czterorundowe i sześciorundowy sparing biłem prawą ręką. Wcześniej miałem bardzo naderwany prawy bark z tyłu. No i tej prawej ręki brakowało dzisiaj. Lewa ręka cierpała mi gdzieś tam, często dochodziła do celu, ale prawa ręka jednak cierpała słabiutka. I myślę, że brakowało tego. I właśnie poprzez to, że próbowałem nadrabiać gdzieś pochylenie do przodu, żeby sięgać tą prawą, to właśnie wypadałem na przednią nogę i gdzieś tam wpadałem w klincz i dawałem poprzez to właśnie rywalowi trochę większe szanse. Ta walka była tak ogólnie trudniejsza czy łatwiejsza niż się spodziewałeś? Wydaje mi się, że no, szczerze spodziewałem się takiej walki podobnej. Wydawało mi się, że może Hoje nie być przygotowany, jak tam troszeczkę media podawały jakieś błędne informacje, że on waży 107 kilo czy 106. Zresztą jak ja widziałem tam jego ostatnią walkę, to wydawało się, że przeciwnik, który ważył on, nie. Ktoś tam mówił, że jest nieprzygotowany, ale szczerze, no to jest stary wyga. I uważam, że wcale taka 4-letnia przerwa nie wpłynęła źle na niego, bo ja też miałem przecież chyba dwie, może trzy takie przerwy, półtora roczne. I wiem, że potrafiłem wracać do ringu lepszy. Już na ważeniu było widać, że on ma w sobie duży spokój. Tam nie było między nami tak naprawdę, czy ja spróbowałem wywierać jakąś taką psychologiczną wojnę, wyszedłem od razu, zmrużyłem spojrzenie, patrzyłem się głęboko w oczy. On patrzył na mnie tak, jak teraz na ciebie, z totalnym wyluzowaniem, więc ja też odpuściłem, tak? Już mówię, co, będę groził mu oczami, gdzieś tam próbował się go przeżyć na wylot, więc on tego nie robił. I zobaczyłem, że poprzez to dał mi to rzeczywiście do zrozumienia, że jest pewny siebie, że jest mocny, że pewnie sobie myśli, że nie z takim Lucky Luke'em już walczyłem, tak? I pokazał to w ringu, że był pewny siebie. No, próbował gdzieś tam wykorzystywać moje błędy, no, ale na szczęście nie udało mi się to. Przed tą walką nie chciałeś mówić o tym, co będzie w przyszłości, za kilka miesięcy być może, czyli prawdopodobny rewanż z Mateuszem Masternakiem na jesieni. Czy taki Łukasz Janik z dzisiejszej walki z Rico Hojem w takiej formie wygrałby z Mateuszem Masternakiem? Myślę, że na dzień dzisiejszy chyba tak, bo Mateusza wystarczy chyba by teraz mocniej zepchnąć i się po prostu usiąść na niego i go zasypać czasami, on się strasznie zablokował. No ale no, gdzieś tam popełniałem jeszcze dużo błędów, a nie jestem zadowolony z tej walki. Ja jestem bardzo krytyczny co do siebie i nie wiem, no, nie chciałbym tu szukać jakiegoś wytłumaczenia, ale no, kompletnie nie czułem prawej ręki. Każdy mój prawy atak prawą ręką kończył się wypadnięciem na lewą nogę i obniżaniem pozycji, co znowu powodowało, gdzieś tam czasami po tym prawym i obniżeniu pozycji wychodziłem lewym sierpowym, nie do końca mocnym, dokręconym, ale no jednak muszę to spokojnie zobaczyć, przeanalizować, ale ja nie jestem zadowolony. Wiadomo, wygrałem, jest czego się cieszyć, nie można przesadzać, ale wydaje mi się, że jeszcze dużo pracy. Byłem troszkę bardziej spokojny, było trochę więcej zimnej głowy, ale to jeszcze jest dalekie od tego, co ja chciałbym pokazywać w ringu. Ale ta walka z Masternakiem jest realna teraz, czy nie? Jeśli tylko Mateusz się zgodzi, to tak, ja jestem gotowy. Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, to liczę na jakąś konkretną walkę pod koniec września w Lubiniu. 100 km niespełna od mojego rodzinnego miasta. Jeszcze nigdy tak blisko nie boksowałem. Ja w ogóle nigdy nie boksowałem w Jeleniej Górze. Chociaż walczę 15 lat, miałem 120 walk chyba amatorskich z 30 prawie zawodowych. No i niestety jednak Jelenia Góra nie miała nigdy okazji zobaczenia mnie na żywo. Ale jakaś oferta była konkretna z Polsatu odnośnie tej walki? Jakieś, nie wiem, chociażby rozmowy też te nieoficjalne, czy to tak naprawdę wszystko jest jeszcze w takiej sferze, że ktoś by chciał to zrobić? Nieoficjalnie były przecież ostatnio w studio, choćby nawet z Mateuszem Borkiem, czy z
Mateuszem Masternakiem na linii po jego walce, więc coś tam już przecież była nagonka jakaś organizowana. Przecież i wy, szanowni państwo z Ring Polska, też robicie jakąś sondę, ankietę, kto by tą walkę miał wygrać, ile osób by chciało tej walki. No więc mówi się o tym, tak? Publiczność jest bardzo, 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 bardzo chętna tej walki, bo widzą, że ja pokazuję się z coraz lepszej strony. Chyba zacząłem wierzyć w to, że rzeczywiście wtedy go zlekceważyłem i że dlatego ta walka się skończyła, jak się skończyła. Chciałbym pozdrowić wszystkich moich kibiców, moją rodzinę, firmę Investland, która będzie pomagała mi wykańczać mieszkanie oraz Klima Control. Wielki o dla wszystkich. Trzymajcie się, oglądajcie moje kolejne walki. Mam nadzieję, że będę wam dostarczał wiele emocji. Bang, bang, lucky look. Ja tu jeszcze wrócę.